Rynek gamingowy tak naprawdę na całym świecie jest na chwilę obecną wartą około 108 miliardów dolarów. Jest to rynek, który tak naprawdę już przekroczył, już wyprzedził Hollywood na przykład co do obrotów finansowych. Rynek się rozwija bardzo dynamicznie. Widać, że tam każda technologia, która wchodzi na rynek, jest zazwyczaj bardzo szybko przyjęta lub zweryfikowana przez graczy i to umożliwia tym bardziej szybszy rozwój tego rynku. Jeżeli technologia nie wpisuje się, więc można na to się temu faktu przyjrzeć bardzo szybko i zmodyfikować tej technologii, żeby była więcej do przyjęcia. I tym bardziej się akceleruje biznes model takiej nowej innowacji. Na rynku gier wideo na pewno tu jest bardzo agresywny trend e-sportów jako takich. Jeżeli to mamy bardzo, bardzo tak łatwo porównać te oba segmenty, chodzi o to, że gracz gier komputerowych zwyczaj gra więcej gier. Gracz gier e-sportowych zwyczaj jest skupiony na jednej czy dwóch grach maksymalnie. Ja przewiduję, że e-sport generalnie już nawet w niedługim czasie, mi się wydaje, że to jest w horyzoncie maksymalnie 2-3 lat, będzie dominował 90% rynkowych gier wideo. Widać to nawet dzisiaj na aktywnościach wydawców gier. Nowe gry, które wychodzą, są więcej skoncepowane jako usługi, tak? Już nie ma tak zwanych za dużo takich tak zwanych stand-up tytułów, gdzie gram grę po 5 godzin czy po 5 dni, odstawiam, kupuję następną, tak? Dzisiaj gry są tak zrobione, że ja spędzam w grze dużo czasu dziennie i przez bardzo długi okres. Mi się wydaje, że największą zagadką na tym rynku jest sam VR, tak? Czyli że wirtualna rzeczywistość. Urządzenie, które mamy na dzisiaj, niestety nam nie oferują za bardzo wygodną konsumpcję kontentu. Dalej ten kontent nie jest zrobiony w wysokiej rozdzielczości. Coś także zabranie niektórym userom w adopcji tej platformy. Ale na pewno wszyscy czujemy, że to jest platforma przyszłości. Jest tu pytanie, jak duży graczy tego rynku, czy to jest PlayStation, czy to jest Oculus i takie podobni, jak sobie poradzą w przedstawieniu nam takiej technologii, która nam będzie odpowiadała na co dzień.